Przedstawiając i posiłkując się nazwą spółki Dekada, robiłem to dlatego, że panowie ze spółki Dekada reprezentują kapitał, który jest zainteresowany w finansowaniu działalności spółki, oczywiście na zasadach komercyjnych. Natomiast to nie znaczy, że to spółka Dekada będzie inwestorem w naszej spółce w lotnisku. Zostaną przeprowadzone konkretne właściwe procedury, aby wybrać pewien podmiot finansowy, który byłby zainteresowany tego rodzaju działalnością. Operacja wyboru nastąpi w oparciu o odpowiednie przepisy i będzie całkowicie transparentna i legalna. To będą albo negocjacje z wyborem, albo zaproszenie ofertowe. To już jest kwestia dotycząca służb miejskich. Spółka Dekada jest pewnego rodzaju przykładem, ponieważ w wyniku rozmów został wybrany pewien sposób pozyskania finansowania. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to nie znaczy, że akurat ten kapitał i ta spółka będzie brała udział w finansowaniu. To jest jedna sprawa. Drugą sprawę chciałbym jeszcze podkreślić, zanim oddałbym głos panu prezesowi Konatowi, aby państwu dokładnie, krok po kroku wytłumaczył szczegóły operacji buy sell back, to chciałbym jeszcze podkreślić, że finansowanie inwestycyjne, inwestor finansowy, którego chcemy pozyskać w celu finansowania działalności spółki na pewien krótki okres czasu, to nie jest wspólnik. To nie jest wspólnik, bo tego wspólnika zamierzamy w dalszym toku działalności spółki pozyskać. Wspólnika, który wyłoży pieniądze i razem z nami będzie dalej prowadził tą działalność. My na razie szukamy i wydaje mi się, że jesteśmy blisko znalezienia finansowania. Finansowania, które będzie inne niż kredyt, finansowania, które będzie inne niż obligacje. Jeżeli chodzi o szczegóły tej operacji, poprosiłbym pana prezesa, żeby państwu jeszcze raz, co z mojej winy oczywiście jest nieporozumieniem, wytłumaczył krok po kroku szczegóły operacji, o której teraz mówimy, która jest przedmiotem naszej rozmowy. I mam nadzieję, rozwieje to wątpliwości panów radnych. Jeśli chodzi o koszt finansowania, wiarygodność spółki, całą tą sferę pytań, my współpracujemy z bankami. My jesteśmy operatorem banków, który powoduje, że to finansowanie może być tańsze. Ja wiele lat pracowałem w bankach. Byłem szefem projektu chociażby wdrażania nowej umowy kapitałowej. To są dwie dyrektywy de facto Unii Europejskiej, które wskazują na to, ile kosztuje kapitał, ile kapitału bank musi swojego kapitału włożyć w odpowiedni instrument dotyczący finansowania. I tak, jeśli bank finansuje spółkę, jest to waga ryzyka 100%. W związku z tym przy współczynniku wypłacalności 10% bank musi do każdej złotówki 10 groszy dać swojego kapitału, kapitału, który jest najdroższy. Jeśli mówimy o finansowaniu bezpośrednim spółki, czyli kupna akcji, udziałów, waga ryzyka nie jest 100%, tylko 1250. W związku z tym całe to finansowanie musiałoby się odbyć z kapitału banku. Jest to nierealne, żeby spotkać się, jeśli chodzi o koszt, między właścicielem miastem a bankiem, jeśli chodzi o finansowanie bezpośrednio z kapitału. Ponieważ my uczestniczymy w tej strukturze, jesteśmy również przedstawicielem banku, to możemy zapewnić wagę ryzyka danego projektu na poziomie 20%, czyli zgodnie z ryzykiem samorządowym. W związku z tym na każdą złotówkę, którą wykłada inwestor, waga ryzyka wykłada tylko 2 grosze swojego kapitału, resztę są to środki zewnętrzne. Tak? W związku z tym koszt finansowania, tak jak powiedziałem, jest porównywalny z kosztem finansowania kredytowym dla miasta Radom. Jeśli chodzi o przejście na euro będzie jedynie korzystne dla miasta, dla całej tej konstrukcji, dlatego że stopy procentowe w Eurolandzie są zdecydowanie niższe jeszcze niż u nas. W związku z tym w umowach jest zapis taki, że marża nie zmienia się, natomiast podstawa WIBOR, LIBOR zmienia się. W związku z tym po przejściu na euro to finansowanie będzie jeszcze tańsze. Co do sprzedaży, czy my sami sprzedamy, czy nie sprzedamy? Oczywiście, że nie sprzedamy sami. Abstrahując od tego, że byłaby to nasza śmierć finansowa, gdybyśmy zrobili coś wbrew umowie,
tak? Nasza reputacja tutaj dla nas jest najważniejsza. Oczywiście można wierzyć, nie wierzyć. Każdy ma do tego inne podejście. Natomiast miasto dostaje w ramach umów nieodwołalne pełnomocnictwo do odkupu tych akcji. W związku z tym nie ma szans, żeby akcje wpadły w ręce podmiotu nieakceptowalnego przez miasto. Nie ma takich szans. Jeśli chodzi o koszty, zarobki, dekady, no to pozwolicie Państwo, że zostawię to dla siebie. Nie są one duże. My w wielu samorządach oszczędzamy setki tysięcy złotych samorządom na koszcie finansowania. Dając finansowanie dużo tańsze niż nawet niektóre banki. Bo na przykład w dwóch ostatnich konkursach, to były przetargi, przy kwocie 2 milionów złotych na przykład oszczędności dla samorządu 150-200 tysięcy rocznie, przy kwocie 17 milionów złotych, dzięki nam przetarg został powtórzony i gmina miała szansę uzyskać dużo tańsze finansowanie. Tam przy 17 milionach w okresie do 15 lat gmina zaoszczędziła prawie 1 milion złotych. Więc zaoszczędziła, przy czym my wspólnie z bankiem daliśmy ofertę o tyle tańszą niż inny bank. Nie żaden pośrednik, nie żadna firma parabankowa, ale bank. Jeśli chodzi o wybór, tryb wyboru jest uzależniony oczywiście od miasta. Została tutaj jako podstawa do wyłonienia inwestora podana ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. Pragnę podkreślić, że ta ustawa to nie tylko nazwa, czyli komercjalizacja i prywatyzacja, ale szereg innych zapisów. Między innymi zapisy dotyczące zasad sprzedaży akcji, udziałów spółek Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. I dlatego ta ustawa została tutaj powołana. Tak? Decyzyjność, wpływ na lotnisko, to jest kwestia negocjacji. My jesteśmy w tej chwili na wstępnym etapie. Jeśli, Szanowni Państwo, zgodzą się na taki tryb finansowania lotniska, jaki my proponujemy wspólnie tutaj z zarządem portu lotniczego, co nie znaczy, tak jak powiedział Pan Prezes, że to my będziemy, tak, zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Mam nadzieję, że to będzie nasza. To wtedy w ramach umowy te wszystkie punkty zostaną dokładnie określone. Największy wpływ, mimo że teoretycznie my możemy być większościowym akcjonariuszem, ale nie będziemy, dlaczego zaraz powiem, będzie miało oczywiście miasto. Jeśli chodzi o to, że to jest 70 milionów versus 50, to nie znaczy, że mamy większość, dlatego że część akcji oczywiście może być uprzywilejowana co do głosu, to jest raz. Dwa, transakcja najlepiej gdyby się odbyła w transzach. Dlaczego? Dlatego, że portowi w tej chwili 70 milionów od razu pewnie nie jest potrzebne. Potrzebne jest 20 na płytę lotniska, a potem kolejne 20. W związku z tym kupując akcje za 20 milionów nie jesteśmy większościowym akcjonariuszem. Natomiast jeśli miasto będzie życzyło sobie odkupić część akcji przed kolejną emisją po to, żeby posiadać większość akcji w spółce, my to oczywiście zrobimy i takie zapisy w umowie się znajdą. Co nie znaczy, że miasto będzie musiało od razu za to zapłacić, tak? Bo możemy to zrobić z odroczonym terminem płatności i to jest właśnie taka forma finansowania. To może ja powiem trochę więcej rzeczywiście o tej transakcji. Tutaj winę Pan Prezes wziął na siebie, ale to może był mój błąd. Transakcja polega na tym, że po wyborze firmy finansującej, a najlepiej tak jak Państwu powiedziałem, jak za tą firmą stoi bank. Dlaczego bank? Dlatego, że bank właśnie ma możliwość
korzystanie z niższej wagi ryzyka. I dla banku ma to znaczenie, czy finansuje samorząd, czy finansuje spółkę komunalną z ryzykiem samorządu, czy zwykłą spółkę, czy nie. Ja w ramach mojej pracy jako wiceprezesa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych spotkałem się chyba z wszystkimi zarządzającymi i otwartych funduszy emerytalnych, i towarzystw funduszy inwestycyjnych, i wielu banków. Wiem, jakie jest podejście tych wszystkich instytucji do finansowania samorządów. Podejście instytucji niebankowych jest takie, że zależność od tej krzywej dochód ryzyka jest bardzo stromna, czyli te instytucje są w stanie zaakceptować wyższe ryzyko, tak, przy stosunkowo nieznacznie wyższym dochodzie, dlatego że jakby koszt kapitału dla nich jest ten sam, dla banku nie, dla nich ten sam. W związku z tym wolą skupić się na obligacjach komercyjnych, które są oprocentowane na poziomie, nie wiem, 8%, niż na finansowaniu samorządu poniżej 5%, tak. W związku z tym szukanie inwestora wśród tych funduszy może być trudne. Nie mówię, że niemożliwe, ale może być trudne. Dlatego my preferujemy finansowanie właśnie bankowe. Transakcja odbyłaby się, jeśli Państwo wyrazicie na to oczywiście zgodę, w następujący sposób, że podpisujemy umowę inwestycyjną. Ta umowa inwestycyjna zawiera wszystkie zapisy dotyczące praw i obowiązków poszczególnych stron, a stronami jest miasto, stronami jest port lotniczy i stronami byłaby spółka, mam nadzieję, dekada. Obowiązkiem spółki jest zwołanie walnego i przeprowadzenie procedury rejestracji podwyższenia kapitału de facto. Obowiązkiem miasta jest zgoda na to. Obowiązkiem dekady jest przelanie na rachunek portu lotniczego określonej kwoty wynikającej z uchwały o podwyższeniu kapitału oraz na nie oświadczenia o objęciu tego kapitału. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, dajemy pełnomocnictwo miastu do odkupu tych akcji. Przepraszam znowu za tę zmianę udziału akcji. Miasto ma pełnomocnictwo do odkupu akcji i może w każdym momencie z niego skorzystać. No, po odkupie akcji, a zgodnie z zapisami umów inwestycyjnych, a później umów sprzedaży tych akcji, umawiamy się na okres zwrotu środków za te akcje. I to może być rok, a to może być 15 lat. 15 lat z kosztem finansowania portu lotniczego na ryzyku de facto samorządowym, czy z kosztem pieniądza samorządowego. Oczywiście udziały w organach spółki typu zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie akcjonariuszy są uzależnione od tego, co miasto chce, czego sobie miasto życzy, tak? I są wypracowane te założenia w trakcie negocjacji, ale najpierw musi być wybór, żeby były negocjacje. W pierwszej uchwale mamy tylko emisję akcji, czyli zgodę państwa, natomiast jakby kluczową uchwałą jest uchwała numer 2, w której państwo wyrażają zgodę na odkupienie tych akcji. Jakby połączenie tych dwóch uchwał zgód powoduje jakby zaistnienie tej transakcji, o której tutaj pan mówił. Rzeczywiście tutaj chwilę się skupił pan Wojciech, przedstawiciel spółki Dekada, na samych szczegółach już samej umowy. Natomiast sama transakcja jest bardzo prosta, czyli my emitujemy, port lotniczy emituje akcję, nabywa go inwestor, w tym przypadku wybrany właśnie w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Dlaczego w trybie tej? Dlatego, że tutaj nie ma odnośnie takiej transakcji przepisów konkretnych, jak ma spółka, jak ma samorząd się zachować, ponieważ chcemy, żeby to było w sposób przejrzysty, transparentny, wybrany, najlepszy dla portu i dla miasta przede wszystkim inwestor, który da najmniejszą kwotę obciążenia. Stąd zastosowaliśmy tryb z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji i tu planujemy tryb z artykułu 33 ustęp 1. Więc
to tylko ta ustawa ma jakby uwiarygodnić, dać możliwość, żeby państwo widzieli, że to nie jest wybrany ktoś z kapelusza, w cudzysłowie. I wracając do tej transakcji. Emitujemy akcję, obejmuje go inwestor finansowy. Spółka emituje akcję. Oczywiście gmina jako przedstawiciel prezydenta daje zgodę na walnym na taką emisję. Spółka obejmuje tę akcję. My w umowie wzajemnej, trójstronnej zobowiązujemy się odkupić tę akcję i tu właśnie zaproponowany termin w ciągu 15 lat. Po jakiej wartości? Wartość właśnie będzie tutaj, chciałbym jakby pokazać, że wartość będzie dopiero przedstawiona po tym, jak te negocjacje nastąpią, bo na tą chwilę nie mamy wiedzy. Tu oczywiście pan przedstawiciel sugeruje, że to jest poziom bankowy. Ja mam nadzieję, że taki będzie. I taka kwota zabezpieczenia w WPF-ie oczywiście na wykup tych akcji zostanie zabezpieczona, ale ona dopiero może być zabezpieczona po negocjacjach i po konkretnej ofercie inwestora. Pan z spółki Dekada przedstawił pewien mechanizm. Panowie spodziewali się inwestora. No to ja mogę mówić w takim razie w tym kontekście. Inwestor, kapitał zewnętrzny, inwestor finansowy. Każdy inwestor finansowy lokuje swoje pieniądze po to, żeby je z powrotem odebrać. Wspólnik to jest ktoś, kto lokuje swoje pieniądze, żeby dalej prowadzić tą działalność. To nie jest tak, że my rozmawiamy z kimś, kto będzie dla nas szukał kapitału. Nie, ten kapitał już jest. Ten kapitał już jest i gdyby była taka sprawa, że ja, miasto, właściciel, radni mogliby dzisiaj powiedzieć tak, to my siadamy do stołu i za 15 minut będziemy wiedzieć, jaka jest umowa, to ten kapitał byłby do końca roku i on będzie w spółce. Natomiast są pewne procedury wynikające czy to z ostrożności, czy z transparentności, żeby w takim razie doprosić do negocjacji jeszcze kilku innych podobnych inwestorów kapitałów zewnętrznych, inwestorów finansowych, po to, żeby uzyskać odpowiedź. A może będzie finansowanie tańsze jeszcze. Więc to nie jest tak, że my rozmawiamy, zatrudniamy kogoś, kto będzie nam... To nie jest firma konsultingowa. To nie jest ktoś, kto będzie nam szukał kapitału. Kapitał już jest. To jest tylko kwestia, czy my wybierzemy ten, czy wybierzemy go zgodnie z przepisami jakiś inny podmiot, który powiedzmy proponuje podobne warunki. Szanowni Państwo, widzę, że tutaj jest szereg nieporozumień albo niezrozumienia. Ja podkreślę tylko jedną rzecz, że projekt uchwały mówi o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie tego typu prac przy tego typu mechanizmie. Uchwała nie mówi o wyborze Dekady za taką i taką cenę. Mówi o tym, że miasto zdecydowało się pójść w tym kierunku i chce uzyskać jak najlepszą ofertę. W związku z tym nie można wymagać od pana prezesa Dekady, żeby dzisiaj tą ofertę przedłożył, bo z góry byłby na straconej pozycji. Tak jak powiedział skarbnik, będzie to postępowanie publiczne, chociaż ustawa o zamówieniach publicznych nie nakłada takiego obowiązku. Ze względu na strategię pracy miasta Radomia i pana skarbnika dokonano wyboru takiego, a nie innego trybu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Pytacie państwo, pan Szprendałowicz, pan zawodnik, o przewoźnika. Poruszacie kwestię Alfa Star, że nic z tego nie wyszło i tak dalej. Po raz kolejny przypomnę, że port lotniczy Radom jest związany umową z biurem podróży Alfa Star. I ta umowa będzie realizowana. Pierwotnie nie wyszło. To nie jest tak, że w życiu wychodzi wszystko. Pan Strzelak się z tej umowy nie wycofał. My również się z tej umowy nie wycofaliśmy. Dodatkowo informuję po raz kolejny, że jesteśmy dalej związani umową o strategicznej współpracy z firmą For You Airlines i pomimo tego, że dzisiaj firma ta przeżywa jakieś swoje własne kłopoty, czekamy, co dalej się z tym wydarzy. Prawdopodobnie firma zostanie sprzedana. Nie wiem, czy tą umowę będziemy kontynuować, czy ją rozwiążemy. Czas pokaże. To nie jest tak, że port lotniczy Radom swoją strategię jako lotnisko budował na bazie jednego przewoźnika. Nie. Tak nie jest, tak nigdy nie było i tak nie będzie. A propos wypowiedzi niektórych, powiedzmy, moich pracowników w mediach. Informuję, że te wypowiedzi były nieuprawnione
I chciałbym podkreślić, że jeżeli już zostałem wywołany do odpowiedzi, mogę powiedzieć tyle, że skończyliśmy negocjacje protokołami pod kontraktem, bez podpisania tego kontraktu, z jednym ze 100 najlepszych przewoźników na świecie, z listy 100. I tyle mogę powiedzieć. Kontrakt zawiera klauzulę poufności, nic więcej, choćbyście Państwo bardzo prosili, powiedzieć nie mogę. Obligacja portu jest taka, że przewoźnik po audytach i doprowadzeniu swoich służb do gotowości promocyjnej sam będzie te połączenia ogłaszał. Natomiast dalej trwają rozmowy z innymi przewoźnikami, tak jak powiedziałem, nie są to linie for you.